Bóg, o którym mówimy, Bóg, którego ja znam w swoim życiu, to nie jest żadna figurka, to nie jest żaden obraz, to nie jest żaden budynek. To jest żywy, potężny Bóg w Trójcy jedyny. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To jest Bóg cudów. To jest Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Potężny w mocy swej. Potężny w mocy swej. Takiego Boga poznałam. Takiego Boga spotkałam. I z takim Bogiem żyję każdego dnia. Odkąd Go przyjęłam do swojego serca. To jest Bóg pokoju. Religia jest mową nienawiści. Bo broni praw religijnych. A Bóg jest Bogiem miłości. Ja poznałam Boga miłości. Boga, który jest Bogiem miłosierdzia. Jego miłosierdzie góruje nad sądem. Ja poznałam Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Ja poznałam Boga, który uzdrawia. Ja poznałam Boga, który zmienia ludzkie życie. On przyszedł świat uratować. Jezus Chrystus zmartwychwstał. On nie został na krzyżu. On nie wisi na krzyżu. On nie został w grobie. To jest żywy Bóg, Jezus Chrystus, który objawił nam się w ciele. Który przyszedł na świat, aby świat zbawić. Aby świat uratować. Jezus Chrystus może cię uratować, kiedy do Niego zawołasz. Szukajcie Bożego Królestwa. Szukajcie Jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie wam przydane. Będzie ci przydane, kiedy do Niego zawołasz. Będzie ci przydane, kiedy zawołasz: Jezu, potrzebuję Ciebie. Kiedy zawołasz do Niego, bo On przyjdzie według pragnienia twojego serca. Bóg daje według pragnienia twojego serca. On cały czas czeka, bo to jest kochany tata. On czeka na ciebie. On nie chce twoich jakichś religijnych formułek. On nie chce, żebyś pepał mu jakieś wierszyki. On chce relacji. On chce, żebyś przyszedł do Niego i zawołał: Jezu, ja potrzebuję Ciebie, ja chcę Ciebie poznać, tak jak oni tutaj mówią, ja chcę się z Tobą spotkać. A ja Ci gwarantuję, że On przyjdzie do Twojego życia, tak jak przyszedł do mojego i tak jak przyszedł do życia tutaj ludzi, którzy są razem ze mną. On przyjdzie i On odpowie, bo On nie jest głuchy na Twoje wołanie. On nie jest głuchy, ale jest jeden warunek. Musicie się na nowo narodzić, aby stać się dziećmi Bożymi. Musicie się narodzić z Ducha. Musicie przyjąć Go jako Pana i Zbawiciela. Sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. To jest mój Pan, to jest mój Król, to jest Zbawiciel. Ja w miejsce Chrystusa teraz poselstwo sprawuję. Pojednajcie się z Bogiem, bo z Bogiem możecie się pojednać tylko przez Jezusa Chrystusa. On sam powiedział: ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. Kiedy przyjmujesz prawdę Jezusa Chrystusa do swojego serca, kiedy idziesz tą drogą razem z Nim, to powstajesz do życia. Demony drżą i muszą uciekać. Może dręczą cię w nocy. Może depresja ciebie dopada. Może choroba ciebie teraz jakaś męczy. Ale On na krzyżu Golgoty pokonał śmierć. On na krzyżu Golgoty każdą chorobę przybił do krzyża w swoim ciele. On na krzyżu Golgoty to uczynił. I tylko kiedy przyjmiesz ofiarę baranka, który został przybity na krzyżu Golgoty, żyć będziesz. Kiedy zawołasz do Niego, już dzisiaj możesz być zbawiony, bo to jest za darmo z łaski, nie z uczynków. Aby się nikt nie chlubił, że za dobre uczynki Ty do nieba idziesz, że jak długo klęczysz, że jak długo się modlisz, to zbawiony będziesz, że jak zapłacisz za modlitwy, my się za darmo tu możemy o Ciebie pomodlić. My tu za darmo stoimy. Nic za nic nie musisz płacić. Nazywam się Teresa Romanowska. Jestem pastorem tego kościoła i wiem, co mówię. I wiem, co mówię. Jestem Synem Bożym, bo uwierzyłam w Jego imię i tak mówi Boże Słowo. Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Królestwo Boże to pokój, to radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Jezus Chrystus jest pokojem. Kiedy Go przyjmiesz do swojego serca,
będziesz miał ponadnaturalny pokój, jakiego ci świat dać nie może. Jakiego świat ci dać nie może. Tylko Jezus Chrystus może ci dać taki pokój. Tylko Jezus Chrystus może ci dać radość. Z czego? Z wybawienia. Że moje imię jest zapisane w księdze życia. Tylko Jezus Chrystus. Tylko przez Jego imię. Nie przez żadne figurki, obrazy. Nie przez żadne Maryje i innych pośredników. Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To jest Bóg zazdrosny. Nie odda swojej chwały nikomu. Nie odda swojej chwały nikomu. To jest jedyna prawda. Prawda jedyna, że Bóg swego Syna posłał na świat, byś życie wieczne miał. Byś miał życie wieczne. Jeszcze dzisiaj możesz być zbawiony. Jeszcze dzisiaj możesz być zbawiony, bo nie wiesz, co z tobą będzie jutro. Ja się nie boję śmierci. Jeśli boisz się śmierci, to przyjdź tutaj. Możesz dzisiaj być zbawiony poprzez modlitwę, poprzez swoje wyznanie, poprzez to, że się narodzisz z Ducha Bożego. Możesz to dzisiaj dostać za darmo i z łaski. Amen.